się zaczęło w Polsce Piastów. Witamy Was w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Mam na imię Borka. A ja jestem Sambor. Opowiemy Wam o tym, jak powstawała Polska. Usiądźcie sobie wygodnie. Zaczynamy. Mniej więcej w połowie IX wieku na terenie obecnej Wielkopolski pewien książę o imieniu Siemowit zaczął budować państwo. Początkowo było ono niewielkie, jednak z biegiem czasu, dzięki staraniom kolejnych książąt, powiększało się, aż w końcu stało się duże i potężne. Książęta, o których mowa, pochodzili z legendarnego rodu Piastów, pierwszej polskiej dynastii. Około 100 lat później władcą państwa został książę Mieszko. Zależało mu na wzmocnieniu swojej władzy i zjednoczeniu piastowskich rodów. Postanowił więc zawrzeć sojusz z Czechami i ożenić się z czeską księżniczką Dobrawą. Warunkiem udanego małżeństwa było jednak przyjęcie przez księcia wiary chrześcijańskiej. Chrzest Mieszka był początkiem wielkich zmian. Jego śladem podążyli kolejni ważni ludzie. Państwo Piastów stało się krajem chrześcijańskim. Mieszko zapraszał do siebie licznych księży. Jeden z nich, Jordan, został biskupem w Poznaniu. Tam też wybudowano pierwszą w kraju katedrę. W pozostałych ważnych grodach również zaczęły powstawać kościoły. Książę się modlił, ale przede wszystkim z mieczem w ręku zdobywał nowe ziemie. Najpierw podbił Pomorze, potem pokonał Niemców pod miejscowością Cibinę. Dziś wielu myśli, że to była współczesna Cedynia. Ale czy na pewno? Następnie wyprawił się na południe. Tam pobił swoich niedawnych sprzymierzeńców Czechów, odbierając im Śląsk i Małopolskę. Pod koniec życia Mieszka granice Polski były już podobne do tych dzisiejszych. Książę zbudował w środku Europy silne państwo, z którym wszyscy musieli się liczyć. Kolejnym władcą został syn Mieszka, książę Bolesław, zwany Chrobrym. To właśnie za jego rządów państwo piastowskie zaczęto nazywać Polską. Pewnego razu księcia Bolesława odwiedził bardzo ważny gość, cesarz niemiecki Otton III. To, co zobaczył, bardzo mu się spodobało. Żeby wyrazić uznanie, nałożył na głowę Bolesława swój cesarski diadem. Władcy wymienili się również cennymi podarkami. Cesarz podarował księciu piękną kopię włóczni świętego Maurycego, a ten odwzajemnił się bezcenną relikwią, ramieniem świętego Wojciecha. Dzięki tej wizycie powstało w Gnieźnie arcybiskupstwo, co jeszcze bardziej wzmocniło pozycję Polski we współczesnej Europie. Niestety po śmierci cesarza Ottona skończyła się przyjaźń z Niemcami. Nowym władcą został tam Henryk II, który bardzo nie lubił księcia Bolesława. Między Polską a Niemcami rozpoczęła się trwająca wiele lat wojna. Jak to na wojnie bywa, raz wygrywają jedni, raz drudzy. Z całego zamieszania skorzystali tymczasem Pomorzanie i odłączyli swój kraj od Polski. Na szczęście wojna się skończyła i zawarto pokój w Budziszynie. W rezultacie Bolesław Chrobry uzyskał ziemię na zachód od Odry, a także zatrzymał część tych, które wcześniej zabrał Czechom. Bolesław był władcą bardzo wojowniczym, dlatego właśnie nadano mu przydomek Chrobry, czyli dzielny. Szybko więc rozpoczął kolejną wojnę, tym razem ze wschodnim sąsiadem. Zdobył Kijów, stolicę Rusi oraz osadził na tronie swojego zięcia. Podobno przy okazji wyszczerbił miecz na kijowskiej bramie. Z rozpędu zdobył jeszcze kilka cennych grodów. Po wielu latach rządów książę Bolesław Chrobry, syn Mieszka, został pierwszym królem Polski. Koronacja odbyła się w Gnieźnie. Los chciał, że nie nacieszył się długo koroną. 2 miesiące później zmarł. Następcą Bolesława był jego syn Mieszko II. Dziwny był to władca jak na owe czasy, bo umiał pięknie czytać greckie i łacińskie księgi. Był mądry jak mnich, co tak spodobało się księżnej Matyldzie, że podarowała mu książkę i bardzo miły list. Niestety Mieszko miał wielu wrogów. Kilku odziedziczył w spadku po ojcu, który walczył ze wszystkimi sąsiadami. Nie przepadali za nim również możni panowie w kraju i nawet bracia spiskowali przeciw niemu. Zaatakowany ze wszystkich stron, musiał ratować się ucieczką z Polski. Kraj pozbawiony króla szybko stracił zdobyte jeszcze przez Chrobrego ziemię. Tymczasem władzę w państwie objął starszy brat Mieszka, Bezprym. Nie cieszył się jednak miłością poddanych i długo nie porządził.
W kraju nastał chaos. Przeciw możnym panom wystąpili chłopi. Ludność odwróciła się też od księży, pragnąc powrotu dawnej pogańskiej wiary. Państwo zaczęło się rozpadać. Na domiar złego książę czeski Brzetysław najechał i złupił Wielkopolskę oraz przejął władzę nad Śląskiem i Małopolską. Do zrujnowanego kraju powrócił z wygnania kolejny syn Mieszka II, Kazimierz. Najpierw zaprowadził porządek w Wielkopolsce. Potem odebrał Czechom Małopolskę z Krakowem. Następnie udał się na Mazowsze i pokonał niejakiego Miecława, odzyskując dla Polski tę cenną dzielnicę. A później znowu bił się z Brzetysławem o Śląsk. Kazimierz nie tylko mieczem wojował, ale również odbudowywał państwo. Wielkopolska była bardzo zniszczona. Przeniósł więc swoją główną siedzibę do Małopolski. Teraz Kraków stał się najważniejszym grodem w państwie. Książę odbudowywał nie tylko grody i wsie, ale również świątynie i klasztory. Dlatego zyskał przydomek Odnowiciel. Kolejnym władcą został syn Kazimierza Odnowiciela Bolesław, zwany Szczodrym. Nazywano go tak, ponieważ wydawał bardzo dużo pieniędzy na budowę licznych klasztorów. W nagrodę papież poparł jego starania o koronację. Uroczystość odbyła się w Gnieźnie. Bolesław Szczodry został trzecim królem Polski. Bolesław był także wielkim wodzem. Stąd wziął się jego drugi przydomek – Śmiały. Walczył z Węgrami, Czechami, Pomorzanami oraz Rusią. Jako drugi po chrobrym wkroczył do Kijowa. Jednak nie wszystkim podobała się polityka króla. Zawiązał się przeciw niemu spisek możnych, w którym prawdopodobnie uczestniczył biskup krakowski Stanisław. Gdy Bolesław dowiedział się o tym, kazał pojmać i zabić biskupa. Wywołało to otwarty bunt przeciwko niemu. Król, ratując życie, musiał uciekać z kraju. Po wygnaniu króla Bolesława władcą Polski został jego młodszy brat, książę Władysław Herman. Szybko się jednak okazało, że zamiast księcia rządził najwyższy urzędnik, palatyn Sieciech. Nie było to pomyśli pozostałych możnych panów, którzy zawiązali przeciwko niemu spisek. Z możnymi porozumieli się dwaj synowie księcia Władysława i wspólnie zmusili go do wyrzucenia z kraju potężnego palatyna. Wykorzystując słabość swojego ojca, synowie wymogli na nim jeszcze jedno, żeby podarował im pod władanie całe dzielnice państwa. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę i Kujawy. Dla Bolesława, zwanego Krzywoustym, przypadły Małopolska i Śląsk, zaś Władysław pozostał władcą Mazowsza. I już tylko pozornie sprawował rządy nad całym krajem. Po śmierci Władysława Hermana, jego synowie zaczęli walczyć między sobą o pełnię władzy. Ostatecznie Zbigniew przegrał z Bolesławem i został zmuszony do ucieczki z kraju. Nie zamierzał się jednak łatwo poddać. Poprosił o pomoc króla niemieckiego Henryka V. Razem ruszyli z wyprawą wojenną do Polski, ale nie udało im się zdobyć nawet Głogowa. Dzielni obrońcy zmusili bowiem najeźdźców do odwrotu. Niektórzy opowiadali, że niedaleko Wrocławia, pod Psim Polem, dopadł ich jeszcze książę Bolesław. Po pewnym czasie bracia pogodzili się. Książę Zbigniew wrócił do Polski, serdecznie przyjęty przez Bolesława. Wkrótce, nie wiadomo dlaczego, Krzywousty zmienił zdanie. Kazał go pojmać i oślepić. Nieszczęsny Zbigniew umarł zdradzony przez własnego brata. Bolesław Krzywousty niemal ciągle z kimś walczył, ale najdłużej z Pomorzanami, którzy niegdyś byli poddanymi Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Po ponad 20 latach wojny udało mu się ich w końcu pokonać i odzyskać dla Polski Pomorze. Jeszcze w trakcie wojny Krzywousty wysłał na Pomorze biskupa Ottona z misją nawracania tamtejszych mieszkańców na chrześcijaństwo. Wrócili oni bowiem w międzyczasie do wiary swoich pogańskich przodków. U schyłku życia książę Bolesław podzielił kraj pomiędzy czterech synów i żonę. Chciał zapewne dobrze, jednak skutki tego podziału okazały się dla Polski fatalne. Ale to już inna historia. To już koniec naszej opowieści. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Pa, pa! Do zobaczenia!